Cześć, ciekawcy! Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego u Oprah Winfrey jeszcze przez długi czas będzie jednym z najgłośniejszych wydarzeń na świecie. Co więcej, zapisze się na kartach historii brytyjskiej rodziny królewskiej jako niewygodne wyjawienie sekretów przez byłą książęcą parę. W tle kontrowersyjnej rozmowy przewijają się też ogromne pieniądze. Choć książę Harry i jego żona mieli nie zarobić na nim ani grosza. Co więc zyskali i dlaczego nie chcieli żadnych pieniędzy? Kto na ich wyznaniach zarobił miliony dolarów? Dlaczego Oprah była jedyną, której zaufali i zdecydowali się zwierzyć? Co mają ze sobą wspólnego i co od niej dostali? Zostańcie z nami do końca, bo mamy wiele ciekawych informacji, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z plotkami i informacjami ze świata gwiazd. Brytyjska rodzina królewska znalazła się w najtrudniejszej wizerunkowo sytuacji od dekad. Wszystko za sprawą księcia Harry'ego i jego żony Meghan Markle, którzy początkiem ubiegłego roku zdecydowali się na opuszczenie monarchii i życie na własny rachunek. Sama sytuacja budziła wiele kontrowersji, odbijając się echem skandalu. Jednak to, co gorsze, nastąpiło kilka dni temu za sprawą wywiadu, jakiego byli royalsi udzielili jednej z legend światowego dziennikarstwa Oprah Winfrey, a prywatnie przyjaciółki Meghan. Para zdradziła wiele szokujących i niewygodnych sekretów dworu królewskiego i tego, jak wyglądało ich życie, gdy byli księciem i księżną Sussex. Meghan opowiedziała m.in. o samotności, izolacji oraz myślach skończenia życia. Nie zabrakło względem pałacu Buckingham oskarżeń o obojętność, brak wsparcia i pomocy, uciszanie oraz utrwalanie kłamstwa na jej temat. Z kolei Harry, który w praktycznie wszystkich kwestiach podzielał zdanie żony, wyznał, że uwolnił się z pułapki. Wyjawił, że od lat zmagał się z szarganym zdrowiem psychicznym, potrzebował pomocy, nie potrafiąc poradzić sobie z samotnością i ciągłą presją. Bez ogródek dodał, że w kwestii Meghan jego największym zmartwieniem była powtarzająca się historia. Miał tu na myśli bezwzględną pogoń prasy za Lady Di, która ostatecznie doprowadziła do jej śmierci. Ale to tylko nieliczne z wielu poruszanych przez nich kwestii. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej szczegółów na ten temat, odsyłamy Was do innego naszego odcinka. Na długo przed publikacją wywiadu eksperci przewidywali, że rozmowa Harry'ego i Meghan zrobi furorę na świecie. To w końcu ich pierwsze tego typu wystąpienie publiczne od lat. Ostatniego wspólnego wywiadu udzielili bowiem na długo przed Megxitem. Sam ten fakt w połączeniu z bardzo napiętą sytuacją rodzinną księcia sprawił, że w mediach wrzało, zanim się odpoznał szczegóły rozmowy, za którą media były skłonne zapłacić ogromne pieniądze. Na to wszystko składa się również ważna rola Oprah Winfrey, żywej legendy amerykańskiej telewizji i jednej z najbogatszych kobiet w USA. Wiele wskazuje na to, że z nikim innym Meghan i Harry nie zgodziliby się na tak intymną rozmowę. Tych troje dobrze się zna, istnieje między nimi przyjaźń, a Harry nawet z nią współpracował. Kobieta zawsze głośno i wyraźnie wspierała ich oboje, nawet w czasie największej nagonki i zaszczucia Sussexów przez prasę. Niewątpliwie więc sporo jej zawdzięczają, ale o tym powiemy za chwilę więcej. 67-letnia dziś Oprah to prezenterka oraz producentka telewizyjna i aktorka. Autorka i prowadząca talk show The Oprah Winfrey Show, który zaliczany jest do najbardziej znanych i liczących się audycji telewizyjnych w całych Stanach Zjednoczonych, a także właścicielka firmy medialnej Harpo Production i marki żywieniowej All That's Good. Za swoją działalność zawodową uhonorowana została wieloma tytułami. Przez magazyn Forbes została wielokrotnie nazwana m.in. najbardziej wpływową i wybitną kobietą nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Na przestrzeni lat jej nazwisko znajdowało się w ścisłej czołówce lub trafiało na szczyty zestawienia. Z kolei czasopismo Time wpisało ją na listę 100 najbardziej wpływowych ludzi XX wieku. O tej kobiecie sukcesu można by mówić jeszcze naprawdę wiele. Jej działalność i historia życia to temat na niej jeden odcinek. Jednak to nie ona jest dzisiaj główną bohaterką. Owszem, mamy do powiedzenia sporo kwestii, które jej dotyczą, jednak będziemy skupiać się na prywatnej znajomości, przyjaźni z Meghan i Harrym, wywiadzie, który z nimi przeprowadziła i fortunie, jaka kryje się za tą rozmową. A skoro wspomnieliśmy o pieniądzach, warto jeszcze dodać, że za sukcesami Oprah idzie również wielki majątek, który wyceniany jest na ponad 2,7 miliarda dolarów, co jak już wspomnieliśmy na początku, daje jej tytuł jednej z najbogatszych kobiet w USA. Wiedząc, jak wielką ikoną jest w dziennikarskim świecie Winfrey oraz jak ważną pozycję i zasięgi ma jej program, nikogo nie powinno dziwić, że ten jeden z najbardziej pożądanych na świecie wywiadów narobił sporo hałasu. Mówi się, że to najważniejsza i najbardziej kontrowersyjna rozmowa godząca w wizerunek rodziny królewskiej od czasu pamiętnego wywiadu księżnej Diany. To 25 lat temu w stacji BBC Lady Di obnażyła kulisy z brytyjskiego dworu. Wyjawiła dramaty, jakich doświadczyła i zdradziła skandaliczne kwestie związane z życiem u boku następcy tronu, księcia Karola oraz te dotyczących rozwodu. Nie bez powodu obie rozmowy, zarówno ta księżnej Diany sprzed lat oraz ta udzielona kilka dni temu przez jej syna i jego żonę, są do siebie porównywane. Jednak nie tylko sama rozmowa byłej książęcej pary oraz ich wyznania o życiu na królewskim dworze oraz problemach związanych z odejściem od monarchii zaciekawiły świat. Kontrowersje budzą także sprawy
sprawy finansowe związane z emisją spotkania. Jak przekazał dziennik The Wall Street Journal, aby zapewnić sobie prawa do emisji i dystrybucji słynnego na cały świat odcinka Show Oprah, stacja CBS zapłaciła krocie. W wyścigu o wyemitowanie wywiadu pokonała konkurencyjne sieci, takie jak ABC i NBC, które również były gotowe zapłacić duże pieniądze. Materiał z Meghan i Harrym trafił w posiadanie CBS, za co stacja zapłaciła około 9 milionów dolarów. Dużo jednak władze telewizji dobrze przekalkulowały wydatki, licząc na zwrot ze sporą nadwyżką. Wywiad w Stanach Zjednoczonych został wyemitowany w niedzielę, 7 marca o godzinie 20, czyli w czasie największej oglądalności. 30 sekund spotu reklamowego podczas emisji wyceniono na kwoty w przedziale między 325 a 350 tysięcy dolarów. Była to dwukrotność kwoty, którą zazwyczaj reklamodawcy płacą za miejsce w wieczornym, niedzielnym paśmie reklamowym. Za stawkę 9 milionów dolarów, jaką za wywiad zapłaciła stacja CBS, otrzymała jednocześnie prawo do licencjonowania rozmowy Meghan i Harry'ego na rynkach międzynarodowych. Oczywiście telewizje w innych krajach również nie odmówiły sobie wyemitowania kontrowersyjnego wywiadu, a ukazał się on już między innymi w Wielkiej Brytanii na stacji ITV, czy w naszym kraju na antenie TVN24, gromadząc przed odbiornikami miliony widzów. Choć mówimy o machinie wielkich pieniędzy, jaką napędziła rozmowa i wyznania Meghan i księcia Harry'ego, oni sami mieli nie zarobić ani grosza. Dla wielu fanów rodziny królewskiej, widzów i ekspertów zaskoczeniem była informacja, że małżeństwo nie chciało za publiczną rozmowę żadnych pieniędzy. Już na początku, gdy Meghan zagościła na kanapie u Oprah, zapewniła, że nie zna pytań zadawanych jej przez dziennikarkę i dodała, że nie dostaje żadnej zapłaty za wywiad. Najpierw z prowadzącą rozmawiała ona sama, później dołączył do nich Harry. Co więc będą z tego mieć? Wydaje się, że postanowili przerwać milczenie, nie by się wzbogacić, lecz chcąc opowiedzieć swoją prawdę i naprostować wiele krążących, krzywdzących i wizerunek nieprawdziwych informacji. Oczywiście zyskają ogromny rozgłos, który może zaowocować kolejnymi propozycjami, a w efekcie sporymi zarobkami. Jednak przede wszystkim wywołali trzęsienie ziemi wokół pałacu Buckingham i jeszcze bardziej podzielili społeczeństwo interesujące się monarchią. Dzięki rozmowie z Oprah miliony osób zrozumiało sytuację, z jaką się zmagali, i decyzję o szukaniu spokoju, szczęścia i chęci życia na własny rachunek. Zyskali ogromne poparcie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, z którymi wiążą swoją pracę i przyszłość. Wielu ludzi na całym świecie stało się im bardziej przychylnych. Nawet ci, którzy wcześniej z niechęcią patrzyli na ich poczynania. Oczywiście są tacy, którzy wrogo odebrali ich wyznania, a wywiad nazwali mianem zdrady rodziny. Jednak gdyby można było podsumować wszystkie opinie, wydaje się, że Meghan i Harry udzielonym wywiadem mimo wszystko sporo wygrali. Choć brak korzyści finansowych z udzielonej przez małżeństwo rozmowy został wyraźnie podkreślony, nie przeszkadza to niektórym komentującym, szczególnie tym niedarzącym z byłych Sussexów sympatią, wysuwać twierdzeń, że zrobili to dla pieniędzy. Jednak jak wiadomo, kwota 9 milionów dolarów, którą zapłaciła stacja CBS, trafiły do firmy Harpo Production, której właścicielką jest nie kto inny, a Winfrey. Wydaje się więc, że finansowo to właśnie ona może cieszyć się z największego sukcesu. Być może udzielenie wywiadu dziennikarce przez Meghan i Harry'ego, którzy nie chcieli w zamian żadnego wynagrodzenia, to również akt wdzięczności. Nie od dziś wiadomo, że para i Oprah dobrze się znają. Kobieta była gościem na ich królewskim ślubie, obdarowała małego Archiego wieloma prezentami oraz doskonale zna się z mamą Meghan, spędzają nawet razem czas. Jeszcze w 2019 roku, gdy nic nie zapowiadało odejścia pary od rodziny królewskiej, pałac Kensington ogłosił, że książę Harry współpracuje z Oprah przy serialu dokumentalnym o zdrowiu psychicznym, który miał pojawić się na Apple TV. Ponoć Harry i dziennikarka odkryli podzielanie tych samych zmartwień i wspólną pasję do zmniejszania piętna związanego ze zdrowiem psychicznym. Nie wiadomo jednak na ten moment, co stało się z projektem i czy ujrzy on światło dzienne. Warto dodać, że odkąd para wraz z synem przeprowadziła się do własnego domu w Montecito w Santa Barbara, Winfrey jest ich sąsiadką. Ale o tym, jak wygląda wymarzony dom księcia Harry'ego i jak układa się jego życie za oceanem, możecie usłyszeć w innym naszym filmie, który już teraz polecamy. Oprah już wcześniej, w 2018 roku przed ślubem pary, oferowała Meghan wywiad. Jednak jak się teraz okazało, ówczesna narzeczona księcia musiała odmówić, ponieważ nie pozwolono jej nawet rozmawiać z Winfrey osobiście. Jak wyznała Markle, musieli obok niej siedzieć inni ludzie, a odmowa nie była jej decyzją, tylko narzuconym wymogiem pałacu Buckingham. Dziennikarka wielokrotnie publicznie wspierała księcia i jego żonę od samego początku, gdy tylko zaczęli zmagać się z atakami prasy. Przykładów wyraźnego bronienia ukochanej Harry'ego przez 67-latkę było wiele. Między innymi w kwietniu 2019 roku w programie CBS This Morning powiedziała, cytujemy: "Czuję, że gdyby ludzie naprawdę ją znali, wiedzieliby, że jest nie tylko pełna wdzięku, ale ma po prostu cudowne, ciepłe, oddane i zabawne serce. Widzę wokół niej całą szaloną prasę i myślę, że to naprawdę niesprawiedliwe." Później, w jednej z najpopularniejszych telewizji, po tym jak Sussexowie ogłosili zamiar wycofania się z brytyjskiego dworu, Oprah wyznała, że dba o nich obojga i wspiera wszelkie decyzje, jakie podejmują. Nie zabrakło też z jej strony deklaracji, że wspiera parę na 1000% i że Harry zrobił to, co musiał dla swojej rodziny. Spekulowano też, że to Winfrey była ich podporą i służyła poradami, gdy przechodzili najtrudniejszy okres swojego życia. Jednak ona sama zapewniała, że nie potrzebują jej pomocy w ustawieniu, co jest dla nich najlepsze.
Powiedzcie ciekawcy, widzieliście w całości rozmowę byłych Sussexów o Oprah Winfrey? Jesteście team Meghan Harry czy team rodzina królewska? Spodziewaliście się, że para nie zarobiła na wywiadzie, o którym mówi cały świat, żadnych pieniędzy? Jak myślicie, czy zdecydowali się na taki krok ze względu na przyjaźń z dziennikarką i wdzięczność za jej wsparcie? A może uważacie, że mieli inne powody? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!